Cześć, witam Was serdecznie w tym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić animację na Procreate. Na początek klikamy w obszar roboczy i przeciągamy wspomaganie animacji, tak żeby było jak u mnie na niebiesko. No i teraz rysujemy coś, na przykład jak rośnie kwiatek. Na początku jest łodyżka, no i rysuję tylko troszkę cieńszym. Rysujemy łodyżkę. No i teraz, jeżeli chcemy na przykład, żeby ta tutaj się już coś pojawiał, kwiat jakiś albo coś, to klikamy dodaj kratkę lub w warstwach dodajemy po prostu warstwę. Więc jak chcecie, ja będę w warstwach. Tutaj widać ogólnie to, co było tutaj. Na tamtej warstwie kratce. Żeby było Wam prościej i żeby coś zostało w tym samym miejscu. Jak chcecie, żeby coś zostało w tym samym miejscu, żeby było Wam łatwiej jakby to poprawić. No i teraz tutaj się pojawił trochę kwiatek. Zobaczcie, zrobimy sobie swoją paletę, żeby było nam prościej. I jeszcze sobie ten czerwony weźmiemy. O, i wtedy mamy, żeby nam było prościej. No i teraz... Okej. Teraz urósł na przykład listek mały. I ten kwiat się też powiększył. I potem listek się powiększył. I kwiatek urósł. Nie wiem, jak narysować tego kwiata. O tak może. No i okej. I teraz... No dobra, no i teraz na przykład jeszcze możemy zrobić jedną i na przykład tutaj urósł następny listek. Pamiętajcie o poprawianiu, jeżeli chcemy, żeby jakaś rzecz nam została na tym samym miejscu, to musimy... to jakby narysować po tym. I właśnie ta opcja nam to jakby pomaga, bo widać tutaj, co było na kolejnym, żeby było nam prościej. Okej, no i teraz, żeby odtworzyć, klikamy tutaj odtwórz i nam wychodzi, jak kwiatek rośnie. Możemy też kliknąć tu ustawienia i tu możemy sobie klatki na sekundę. Max to tak bardzo szybko, a na przykład 1 to bardzo wolno. A więc możecie sobie ustawić jak chcecie. Ja sobie spróbuję na przykład 15 może. No 15 dosyć szybko. No 9 może. No, możecie sobie poustawiać, jak chcecie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. Do zobaczenia, pa!